Tak to jest, tak to jest. Bliżej jak dalej, jak to powiadają, nie? Bliżej jak dalej. Same bliżej jak dalej. I Krzysztof Danisz wysłał film, widzę tutaj. Cześć Marcin, witaj się pięknie. Twoje skórki przyjadą pod koniec przyszłego tygodnia. Widzisz, te co żeś zamówił sobie tam do chałupy. Także tak przekaz swojej małżonce, co by się darzyło radości, hej. Jopsasa, witaj się pięknie ponownie, kochani. Jak to mówią, drogą się jedzie, droga się mierdzi, więc spędzając czas z wami, lepiej człowiek się czuje. Jeżeli nie macie co robić, albo może gdzieś tam się zanudzacie, wisicie łokciem, witam cię, witajcie pięknie. Bardzo mi miło. Cześć, witaj Rafał, cześć. Cześć Damian, pozdrawiam Bieszczady. No i co, no i tam też na pewno zawitamy w samych Bieszczadach. No, jest hamulec, dosyć mocno. Szerokie drogi, cześć Maria, witaj serdecznie, cześć Arkadiusz, cześć, hej, witajcie pięknie, kochani. A my tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszej relacji, my się cofamy. Tak. Bo się ustraszyłem teraz. Prank. Prok. Siema Sebastian, cześć Maria. Słabo widać co piszecie, dlatego że dosyć oddaleni jesteście, a tutaj dosyć mocno słoneczko wali po oczkach. Cześć Alicja, witaj serdecznie, cześć. Szczyrk coraz bliżej, kochani, właśnie minęliśmy Pszczynę, mijamy Pszczynę, kochani, i coraz bliżej Szczyrku. Do Szczyrku zostało nam jeszcze 40 minutek według nawigacji. 44 kilometry. Dokładnie, a ja pozdrawiam serdecznie Irlandię, Tomasz, witaj serdecznie, Tomku, cześć Irlandia, hej. Pozdrawiam Anglię, jest piknie w Anglii, no witaj piknie z UK, nie, ty napisałeś witaj piknie, no to ja też serdecznie witaj piknie z Polski, naszej Polski, hapsasa. Siema Baca, pozdrawienia z UK. No i okej, pozdrawiam UK. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kochani. Boże, chroń królową, tak jest. Też serdecznie pozdrawiam. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kochani, może słyszeliście, może nie słyszeliście. Przed chwilą to sprzedałem na YouTubie, bo na YouTubie też robiliśmy właśnie przed chwileczką relację na żywo. Więc pozwolę sobie też wam sprzedać. A na żywo na YouTubie znajdziecie nas pod nazwą Ubacy na Cacy. Wpisując z YouTuba Ubacy na Cacy, od razu jesteście u nas na kanale i zapraszam tam ten dzwoneczek naciskać, subskrybujcie, bo zaczynamy się bawić coraz bardziej internetem, będziemy robić różnego rodzaju pranki, tak jest, będziemy robić różnego rodzaju śmieszne sytuacje, będziemy wkręcać ludzi. Mamy nawet tutaj człowieka, który chce w tym brać udział, to czynny udział, co bardzo mnie cieszy, ma kilka pomysłów, jak się tu mówi, głowę nie odpala rady. Też serdecznie pozdrawiam cię Maćku, cześć Artur, cześć, hej. Wyobraźcie sobie, kochani, że stoi dwóch górali przy ścianie i obydwóch szcza. Normalnie sika. Jest jeden góral duży, a drugi jest mały. No i tak stoją i sikoją po tej ścianie, sikoją i w pewnym momencie ten wielki góral tak patrzy na tego małego i mówi: te, możesz mi powiedzieć, co to tak, mrugo z tymi oczami? Ten mały tak patrzy i mówi: no bo mi tak do łocu prysko. Ja pozdrawiam Berlin serdecznie. Jest Ewa. Cześć, hej, witaj pięknie. Tam w Berlinie też cię serdecznie pozdrawiam. Co by się zdarzyło, dużo radości, uśmiechu. Jest tutaj ktoś, kochani, kto czeka na nas w Szczyrku, bo do tego Szczyrku coraz bliżej. Ja przerzucę was na drugą stronkę, żebyście zobaczyli, jak to syczko wygląda, bo pogoda jest naprawdę zacna. Witam Bacusia, niech się wam darzy. Ja też serdecznie pozdrawiam. Rafał, chyba doleciał mu kawał, co? Masz jakieś zakłócenia, Baca, na linii. Wiesz co, Pablo, dziękuję ci za tę informację. Podejrzewam, że tak może być, dlatego że przemieszczamy się cały czas samochodem. Popracujemy nad tym na pewno, bo my będziemy bardzo dużo relacji na żywo robić właśnie z czasu, kiedy dojeżdżamy do danych miejsc, więc zaopatrzymy się w jakiś dobry odbiornik, jakiś dobry sygnał, odbiornik sygnałowy tutaj, co? Jest taka opcja, nie? Na pewno, nie? Także na pewno będziemy nadawać zdecydowanie lepiej. Już się poprawiło, co bardzo mnie cieszy. Pozdrawiam serdecznie piekary, elo Baca, hej. Widzę, że dowcip doleciał, bo tam trochę śmiechu było. No to sprzedam wam jeszcze jeden dowcip, bo on kiedyś wleciał do nas nawet na kanał, na fanpage'a, ale brakowało tego najważniejszego, czyli zakończenia. Święto wszystkie pozdrawia, ja też serdecznie pozdrawiam. To już było parę razy. No ja wiem, Mariuszu, że było. No Mariuszu, ale wiesz, no to jest tak samo, jak parę razy ubierasz te same gacie. Nie każdy cię w nich widział, nie? No, to powiem wam jeszcze raz. Powiem wam jeszcze raz dowcip o tym kocie.
No to z tym kotem jest dobre. Już sam gościu się śmieje, bo słyszał to już dzisiaj dwa razy. Trzeci raz się śmieje, więc je dobrze. No więc wyobraźcie sobie taką sytuację. Siedzi sobie dziesięć tam, baca nad potoczkiem, nad rzeką sobie siedzi i kąpie kota. No. No. Kąpie się kota? Kąpie kota. Idą turyści, patrzą, nie dowierzają, przecierają oczy, podłazą, mówią, te baca. Ale kota to się nie kąpie. Baca tak patrzy. To kąpie się, kąpie się, kąpie. Turyści machnęli ręką, poleźli. Ale po jakiejś chwili wracają, patrzą, a baca siedzi nad rzeką, obok niego nieżywy kot. Podłażą do bacy i mówią, no i co baca? A mówili my ci, że kota się nie kąpie? Baca tak patrzy, duma i mówi, nie no, kopie się, kopie i no się nie wykręcą. Serdecznie pozdrawiam, dobre, dobre te gacie. No widzisz prezes, przez mas. Czy jak to tam było? Serdeczności i radości, kochani. Zobaczcie, jak to syczko wygląda. Już góry coraz bliżej nas. Już gdzieś tam jakieś wyżyny się pojawiają. Jest, jest zacnie, jest zacnie. Nie, nie ukrywam, kochani, że baciary śpiewają piosenkę. Jak ja nie lubię swojej roboty, a ja będę śpiewał. O, jak ja uwielbiam swoją robotę. Uwielbiam tą robotkę. Zawsze człowiek gdzieś ich pojedzie, pośmieje się, pożartuje, ludzi pozna, powygłupia się, potańcuje. No a jak trzeba, to i doleciał kawał. Widzicie, jednak nie każdy słyszał, bo właśnie bliska się śmieją. Tak jest, tak jest, tak jest. Jest Ewa razem z nami, jest i Tomasz. Serdeczności, serdeczności. Iwona Antosiewicz tutaj wrzuciła nam link na YouTube'a. Ja nie wiem, co to jest z dedykacją. No proszę bardzo, zobaczymy później. Pozdrawiam cieplutko bacę z wyjątkowego, wyjątkowo słonecznej dziś Wielkiej Brytanii. No ja ci widzę, co muszę powiedzieć, Monika, że u nas też dzisiaj wyjątkowo słońce świeci. No spójrzę na ten czerwony pysk. I to nie jest przepicia. Ciśnienie. Hej, do pracy, której nie lubię. Oj, 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 oj. Kasia, musisz tak iść. Pomyślcie sobie, że gdyby nie ta robota, no to byłoby gorzej. Bo najgorzej to jest bezczynnie, nie? To tak jak z tym bacą, nie? Bo są takie dowcipy też właśnie o bacy, jak baca leży i duma, nie? I przyłazi do niego gościu i mówi, baca, co tak leżysz? A, zepsułem ten cały kawał. Kiedyś go sprzedam znowu. Nie mogę powiedzieć dalej, bo jest spalony na maksa. Ale sprzedam go dalej. Powolutku, powolutku. Seczko ma swój czas, seczko ma swój czas. Karol, zapraszamy. Jest Tomasz Antosz. Tomasz, właśnie jedziemy do ciebie. Zobacz, jak my już są blisko. Już mamy znaki z informacją. Bielsko-Biała i Cieszyn. Ale tak pisze od samego Chorzowa. Ale tak serio, to my właśnie mijamy chyba Czechowice Dziedzice, bo tutaj po prawej stronie pojawił się potentat burgerowy, nazywa się Enger King. Enter King. To jest dom, czy bar. Karol Hoła. My jedziemy w tej chwili do takiego mobilnego food trucka. Bo to jest nieważne, czy prowadzisz food trucka, czy prowadzisz restaurację, czy jesteś osobą, która nie prowadzi restauracji, nie prowadzi baru, czy pubu, a mieszka gdzieś w domu. Bo mamy kolejną osobę wybraną, do której będziemy jechać. Ja nie powiem jeszcze miasta i nie powiem jeszcze, kto to jest, bo to się musi pojawić końcem tygodnia, czyli około piątku pojawi się informacja, do kogo jedziemy w przyszłym tygodniu w środę. Bo tylko w środę wyjeżdżamy do tych osób, których wybieramy właśnie z tej listy osób zgłaszających się, tak? Baca, daj namiar na swojego dealera. Hej, Marzena, obsesa. Każdy z naszych znajomych ma w swoich znajomych dealera. Może przez swojego dealera dotrzemy do mojego. Hej, dużo zdrówka dla całej rodziny. Serdecznie pozdrawiam całą rodzinkę. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, kochani. I pozdrawiam nowy targ. Hopsasa w nowym targu. Hej, idzie on kolasem, a wysoko się niesie. Tak jest.
Kochani, Szczyrk coraz bliżej, a dosłownie 32 minutki, tak nam pokazuje nawigacja, więc za 32 minutki będziemy właśnie w Szczyrku, nie ukrywam, że wylezę, rozprostuję kości, a zrobię to z dziką przyjemnością, zawędzę płuco, bo mówią, że wędzone dłużej trzyma. Umyję grabki, założę rękawice i wiosło na warsztat. Czyli gotowanko. O, piorun jeden, ale kurde. Jest tutaj taka jedna babka, co jedzie przed nami samochodem. I jak zakurzyła, to myślałem, że jej się auto podpaliło. Ona tak po prostu płuco wędzi. Wzięła się do serducha, co sam powiedział, zawęcona dłużej cymo. Ciężkie czasy nastały. Nic nie cieszy człowiek jak w klatce. Nigdzie nie może wyjść. Zresetować się, zero basenów, zero siłowni, zero kin, pojechało ten chory kraj i system. Marcin, zaproś Bacę do chałupy, zrobimy schabowego, pośmiejemy się, porzucamy się surówką. I zaraz będzie lepiej. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie, też was wszystkich serdecznie pozdrawiam, święto wszystkie, nie, świr, dzięki, ale się uśmiałem. Hej Kasia, bardzo się cieszę, serdecznie cię pozdrawiam, lubię żartować, bo ja zawsze mówię, że lepiej żartować, jak chorować. No, tak jest, tak jest. Kani, no to co, my tutaj w małym zatwardzeniu, widzę, koreczki się robią. Chociaż nie, nie, idzie to seczko, czekaj, bo ja coś mam w kieszeni, muszę zrobić, to coś uwiera strasznie mocno w tej kieszeni, nie wiem co to jest, ale coś ich tam mam. Co hop może nosić w kieszeni w spodniach? Kapsel. Hej, baca, baca. To ten czerwony pysk to jednak nie taki całkiem od ciśnienia. Hopsa, za. Baco, kiedy miasto Dukla lub okolice? Tomek, nie mogę ci nic powiedzieć, ale miasto Dukla i okolice miasto Dukla. Na początku myślałem, kiedy Duda, ja myślę, chyba byś się nie odważył. Co się tak zrobiło, baco? Mia się zgrobiła? Nie, żem... Po pysku to żem stracił parę kilo, ci powiem, bo jak żem mierzył se centymetrem łeb, to mi dzbanek się pomieszył o 2 centy. Ale nie wiem, czy to nie przez to, żem włosy pociął. Obsa, serdeczności, radości, uśmiechu na twarzy, kochani, jeżeli ktoś ma ochotę uścisnąć dłoń Bacy Bacowskiego i przepięknej gaździnki bacowej, zapraszamy Szczyrk. Myśliska 100. Będzie też chudy. Hopsasa! Chylę copkę. Dzięki piękne, żeście są. Ja jeszcze, kochani, na pewno się odezwę na tym live'ie, bo wiecie, co jest najgorsze. Jak człowiek tak siedzi sam, no, chociaż ja sam nie jestem, no, ale siedzę sam. Nie, oni też siedzą. Dobra, nieważne. Ale najgorzej to jest nic nie godać, bo to człowiek, wiecie, co się dzieje, nie? Dowcipy o kocie. Majendry przychodzi do domu. Całe podrapane. Mama się tutaj... O, psa sam. Andrzejku, ja to później przeczytam. Jacyś, co palisz? Bacuś, co palisz? Cienkie cygarety. Cienkie? Ale czasami się trafi takie grube. Ale nie za dnia, a nocą. I później tak jest, że w kapsie znajdujesz kapsle i się zastanawiasz, baca, co cię kapsle robi w piwnicy. Dumasz, łapiesz się po obie i mówisz, aha, wczoraj zem palnik palił. Serdecznie, serdecznie was wszystkich pozdrawiam. To chyba sok z gumy jagód. Nie, nie, nie. Chociaż jest taka piosenka, czekaj. Mi się harcują, po lesie szarżują, wszędzie dziś słychać donośny głos. Kto oglądał Gumisie? No kto? Rąka w górę. Kto oglądał Gumisie? Bas. Całe auto. Wszyscy ręce do góry. Tak jest, tak jest.
Obsesa, powiem wam, wiecie, bardzo mnie cieszy, że jesteście. Ja w ogóle pamiętam ten dzień, kiedy otwierałem tego fanpage'a, kiedyśmy go zakładali. To strasznie się zastanawialiśmy, otwierać go, nie otwierać, otwierać, nie otwierać. A niech tak będzie. No i tak się stało, że się otworzył. I powiem wam szczerze, że to naprawdę bardzo mnie ucieszyło, żebym to zrobił, bo gdyby nie ten fanpage, dzisiaj nas by tutaj nie było. No a tak człowiek się pośmieje, pożartuje i dobrym... Ja wiem. O, jestem z powrotem. Baca, ja też byłem w Szczyrku, rok tam byłem. Artur, serdecznie Cię pozdrawiam, Artur. Co by Ci się darzyło? Jesteś moim miennikiem. Łap tę kierownicę. Nie, Remik, uwierz mi, że jakbyś mi powiedział łap tą kierownicę, tak byś fryzjerowie powiedział łap za te grabie. No, no człowieku, gdzie ja do kierownicy, jak ja kierownicy cymoć nie mogę? No przecież człowieku, widziałeś, żebym ja za kierownicą siedział. Ja nawet na rowerze jeździć nie umiem. Na ciągniku mnie wożą, w aucie mnie wożą, w autobusie jeżdżę, kochany. W pociągu, zobacz jak ja mam dobrze. A Ty jest kierowca i musisz cymoć kierownicę. Ja nie muszę cymoć, ja mam ochotę zaprądzić, zaprądzę. Chcę zawędzić, zawędzę. Nie muszę sprzątać w aucie, co chwilę jeżdżę nowym, co chwilę inny kolor. Także tak to wygląda. Tak i to pożyje. O, dowci bobacy. Dowci bobacy. Wszyscy się otwierają, a baca cyka i pierdolę opowiada. Ha, ha, ha. No i przemuś, hopsasa. Powiem Ci normalnie, żebym się postał po pachę. Przemku, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że się odzywasz. Jeżeli Ci się nie podoba, nie odpowiadają Ci moje dowcipy i mój sposób bycia i styl bycia, zabierz swoje grabki, idź do swojej piaskownicy, bo ja Cię w mojej nie chcę. Rozumiesz? Więc trzymaj się. Hej Wonka, witaj pięknie, cześć, hej, hej, hej. Jest i Peter, cześć, 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 kochani. A tak na marginesie całkiem, jeżeli macie jakiegoś dobrego hydraulika, jak się to mówi, nie za miliony, to zapraszamy go do nas do usunięcia dwie usterki. Jedna w restauracji pękła rura, restauracja zalana. I druga dzisiaj pękła na cyprysku i parking pływa. Także kochani, jeżeli macie ochotę dzisiaj pojeździć na łyżwach, na parkingu Leclerc, dzisiaj w nocy na pewno będzie lodowicho. Łyżwy na ramię i wiosło na Leclerca. Wody nie trzelać, wody my wylali tyle, że naprawdę spokojnie na lodowisko można przyjechać. No, tak jest. Zapraszamy serdecznie do nas, zapraszamy. Zobaczcie, kochani, jaki piękny widoczek. Przed nami już się zaczynają wyżyny. Coraz bliżej. A nawigacja pokazuje 20. nam 25 minut, kochani. 25 minut i jesteśmy w Szczyrku na Myśliwskiej 100, gdzie przyrządzać będziemy dla Was prawdopodobnie najlepsze burgery na świecie. No i jest gitara, jest, jest, jest gitara, jest. Powiem Wam, że wesoły ten samochód mamy tutaj. Jednym słowem, nie nudzimy się. Popatrzcie na przystojniaczka troszeczkę. Jest ciasteczka, jest. Areo. Dobrze, dobrze gada, dobrze gada. Areo. Adam mówi, że nie za miliony ino za złotówki. No to jeżeli Adasiu, o jest Iwonka. Adaś, jeżeli Adaś chce nam pomóc, bo naprawdę strzeliła nam rura w restauracji na Łagiewnickiej i zalało nam restaurację nie jedną ciocią, tylko całą. No to zapraszamy go, bo tam gdzieś jest jakaś poważna usterka. Zakręciliśmy główny zawór wody i gdzieś ta woda przestała lać, ale czy lała 2 dni, czy 3 dni, czy 5 dni, tego najstarsi górale nie wiedzą. A jedna z sąsiadek mieszkająca gdzieś w okolicy właśnie Łagiewnik poinformowała nas, że z restauracji, z okiennic wylewa się woda. Ja na początku pomyślałem, że to z dachu coś kapie. A okazało się, że niestety awaria dosyć poważna, bo tyle wody w knajpie. No, można by powiedzieć, lodowisko by się otworzyło, ale nie wiadomo, czy się ludzie nie zarażą. Przyjedziesz do nas? Przyjedź, przyjedź, Karol, do nas. Przyjedź, przyjedź do nas, przyjedź. Mijamy właśnie w tej chwili ciasto ramę, kochani, tutaj. Jesteśmy na słynnej jedynce, która łączy Cieszyn z Bielsko-Białą. Tak? To jest jedynka, nie? Będzie jedynka, tak. Jedynka, jedynka.
Piękny i bestia. No, zgadzam się. Ja będę bestia, a ona jest piękna. No, tu masz rację. No, chyba, że mówiłeś o gościu, że on piękny, a ja bestia. No, nie on kierowca, tylko się tak śmieje. Nie wiem, o co chodzi, ale ja lubię się śmiać. Jak człowiek nie żartuje, to choruje. Widzicie, nie? Coś o tym. Karol Hola, gdzie? Gdzie wylało? Restauracja Obora, Łagiewnicka 103. Pękła rura w zmywalni mięsa. I nie wiem, gdzie ona pękła, bo ja nie jestem hydraulik. Tylko hydraulicy mają seksowne dupy, a ja jej nie mam. Więc uważaj, jak przyjedziesz, co byś gacie nosił pod same żebra upchane, a nie tak, wiesz, do połowy, jak to robicie zazwyczaj na interwencjach. Chorzów. Tak jest. Dokładnie, chorzów. Chudy siedzi z tyłu i pompę zbija z ojca, widzicie? Śmieję się z ojca, no bo jak tu się nie śmieć? Chudy jest z nami. Agregat przywiozę. Karol, przywieź co trzeba i zamrozimy. Przyjedź co trzeba. Ja powiem ci, żebym cię tam dokopał do takiej ściany, o mało, że mnie nie przewrócił, bo ja to taki jestem bardzo cierpliwy, ale nerwus. No i udało mi się tam zakleblować, to zakręcić, woda się nie leje, ale co się wylało, na pewno przyjdzie do zapłacenia. Tak jest. No tak to już jest. Pozdrów go. Radosław Wielkosielec. Pozdrów go. Raduś, serdecznie cię pozdrawiam i nauczmy się, że pozdrów pisze się przez O z kreską, tak jak wódki byś się nie napił, gdyby nie było kreski nad O. Wiem, literówka, literówka mi też się zdarza. No ale żeby przez RZ napisać, no, to tak, żaba. Przez U zamknięte. Ty jesteś głupi. A ja za tobą, tak jak moja żona, że Polacy to są hopy z jajami. No, tak, trzeba żartować, trzeba żartować. Do której będziemy w Szczyrku. Marcin, jeżeli masz ochotę się z nami zobaczyć, no to spokojnie, około godziny 17. Między 17 a 18 będziemy powoli już zwijać oświetlenie, nagłośnienie. Powoli będziemy się już pakować. No i w przyszłym tygodniu, w środę, wiosło dalej. Centralna Polska być może, a może zachodnia, może północna, wschodnia. Dowiemy się tego wszystkiego dokładnie w piątek. Do Chorzowa, na lodowisko. Po wczorajszej maseczce coś ładnie. No Iwona, muszę ci powiedzieć, że ta maseczka to nie była maseczka, bo moja koobita to mnie posmarowała węglem aktywnym. Wiesz, jest lepiej, ale najlepsze było to, jak mnie wkręciła, bo ona na początku zabrała krem. Ten krem miał taki zapaszek, że kiedy mi przyjechali koło nosa, to się poczułem naprawdę jak w spa. Mówię, no co jest ten moment, kiedy mogę zamknąć oczy i będę szczęśliwy i zadowolony. I faktycznie czułem ten krem cały czas, tym mnie zmyliła. A tu jakaś awaria, coś się tutaj dzieje, coś się podpaliło? Coś się... No podpalił się samochodzik. Coś tam chyba nie, bo coś mu z turbiną. Kochani, coraz bliżej góry piękne, jest cacy. Jest hajbaca, pozdrawiam cię i twoją żonkę. Sebastian, serdecznie, Sebastianos, serdecznie cię pozdrawiamy, co by ci się darzyło. Zabrze pozdrawiamy, Zabrze też serdecznie pozdrawiamy i Zabrze kochamy. W Zabrzu się urodził nasz syn? No? A widzicie? A przesa! To ci nowinka. Halo fakty? Podać to w RMF-ie. Baca, weź się zagotowanie. Nie siejesz wroga propagandę. Piotr Lee, prawie jak Bruce Lee. Słuchaj, panie Lee. Wolny kraj? Wolny kraj. Co wolno mnie, to jest wolno tobie. Rozumiesz? Mam ochotę mówić? Mówię. Nikt nie będzie mi mówić, co mam robić, a czego mam nie robić, tak? Podobno żyjemy w wolnym kraju. Prawie. Prawie wolny. Zapraszamy do Żywca, stamtąd też pochodzę. I co z tym gotowaniem u kogoś w domu? No jak to co, Patryk? No jak to co, Patryk? Pierwsza osoba, do której jedziemy, to właśnie
jest Tomasz, który został wybrany, wytypowany. 100% z dochodu, czyli z jego działalności, przekazujemy w dniu dzisiejszym na pomoc dla Fabianka z Rudy Śląskiej. A w przyszłym tygodniu, w środę, jesteśmy u kolejnej jej osoby i to już jest osoba prywatna, a nie firma, więc będziemy u kogoś w chałupie, więc jakbyście widzieli gdzieś tam Bacę chodzącego w przyszłym tygodniu w środę z wielkimi torbami, z jakimiś lampami, to pomóżcie, Bacusia. Znaczy, że jesteśmy u was w mieście i u was będziemy kręcić odcinek. Tak jest. No nie, no trzeba przyjechać do Mysłowic, na rynku coś ugotujemy. Iwonka, jak najbardziej chętnie Mysłowice, ale my tutaj się bardziej skupiamy na osobach prywatnych. Mamy bardzo dużo fanów, bo subskrybentów naszego kanału jest prawie 250 tysięcy, gdzie chylę czopkę przed wami, kochani, naprawdę, bo dla mnie to jest bardzo dużo. Ćwierć bańki ludzi nas obserwuje. To jest bardzo fajne, bardzo miłe i widać, że to, co robimy, w jakiś sposób wam się podoba. Są tam widzowie, którzy narzekają, którzy przychodzą, którzy gdzieś tam coś im nie pasuje, ale ja zawsze mówię i syczkiem powtarzam: jak ci smakuje rosół, to jedz, a nie marudź, że jest niedobry, dobra? No, więc jeżeli nie masz ochoty, nie oglądaj i nie marudź, że ci się nie podoba, no bo przecież to jest tak samo, jakbyś nie chciał być bity, a specjalnie dupę wystawił, żeby cię lali, no. Nie chcę oglądać, nie oglądam. Patrzcie, jaki widoczek, patrzcie, hopsasa! No jest zacnie, jest! I nawet tam widzę na wierchu, delikatnie śniegu się usypało. A przed nami 16 minut, kochani, i będziemy właśnie na ulicy Myśliwskiej 100 w Szczyrku. Można się jeszcze zgłaszać? Patryk, oczywiście, że możesz się zgłaszać. Tutaj musisz sobie wejść na maila. gotujbaca@gmail.com. Wejdź w naszą wyszukiwarkę. Jak wejdziesz do naszego fanpage'a, bo jak już wejdziesz na niego, czyli na stronę Cyprysek, to tam u góry w rogu jest taka lupa i tam naciśnij i wpisz tylko projekt. Projekt, od słowa projektuj. Jak wciśniesz projekt, to zobaczysz te filmiki, które są właśnie filmikami promującymi nasz projekt i nasze nowe przedsięwzięcie. Tam jest też podany mail dokładnie i na tego maila wszystko wysyła się, przyjeżdżamy. Baca, jesteś super, zapraszam na obiadek. Oj, nie zapraszaj dwa razy, bo opiegarów braknie. Serdecznie pozdrawiam. Gdzie najdalej dowóz? Peter, dowozu to my nie mamy. Ale jak na przykład jedziemy, tak jak teraz jedziemy do Szczyrku, no to tam ludzie podzwonili. To tamten chciał 10 osypków, tamten chciał kilo kiełbasy, tamten chciał jakąś szyneczkę, tamten chciał trochę boczku, tamten chciał troszeczkę jakiegoś kabanosa. To z grzeczności pozwolimy sobie i zabierzemy. Jak trzeba, Mariusz, to przyjedziemy nawet i do ciebie do chałupy. Kto wie, gdzie my nie przyjedziemy. No to jest wszystko zależne od tego, jak to tam wygląda. Skrzynka mailowa pęka w szwach. Powiem wam, że na chwilę obecną jest tych zgłoszeń naprawdę dużo. Staramy się wybierać to rozważnie i mądrze. Patrzymy, co ludzie piszą, tak? I w jaki sposób piszą. No bo de facto, wiecie, no jest to fajna rzecz. Lubicie nas oglądać. Lubicie gdzieś tam słuchać tych naszych wypowiedzi. No i być może jest tak, a nie inaczej. Pomyśleliśmy, że są osoby, które chciałyby nie tylko widzieć miasto w telefonie, ale na żywo, na przykład u siebie w chałupie. No i dlatego cyk, zru, tutu, puk, puk, baca, ha, ha, ha. I zapukam ci do drzwi, a ty odwozniać powiem, hop, sa, sa. I sąsiedzi powiedzą, kurwa, jeszcze go tu nie było, w lodówce jest. Jeszcze u mnie pod drzwiami stoi. Trzeba żartować, tak jest. Trzeba. O, jest Islandia razem z nami, my Islandię serdecznie pozdrawiamy, niech się darzy. Także, kochani, tak to wygląda, a muszę wam powiedzieć, że będziemy startować z jeszcze jednym projektem, bo dwa projekty będziemy w tym roku cały czas mielić. Jednym jest właśnie Gotuj Baca, czyli odwiedzamy mieszkańców Polski, przychodzimy do chałupy, gotujemy, zjadamy, dziękujemy i jedziemy. A drugi projekt to jest projekt związany z prankami, który za chwileczkę też ogłosimy na naszym fanpage'u. Bardzo fajna sprawa, bo można będzie wkręcić kogoś ze znajomych, czyli jeżeli ktoś ze znajomych ciebie wkręcił, a ty chciałbyś go wkręcić też, no to zgłaszasz się do nas, przygotowujesz dla nas informację, w jaki sposób mamy go wkręcić, no i my go, kochani, wkręcimy, i tak go wkręcimy, i tak go zakręcimy, że hop, sasa! Też serdecznie pozdrawiam. To super, pisałem na maile. Mariusz, bardzo się cieszę, serdecznie cię pozdrawiamy. Cześć Marta, cześć Elżbieta, Marta, pozdrowionka.
Kochani, no to co? 10 minut do celu. Trzeba omówić szczegóły tutaj w samochodzie. Jak, co, gdzie, kiedy, po co, na co, za co, dlaczego. Myśliska, sto, szczyrk, kochani. Zaraz jesteśmy, zaraz dla was gotujemy i zaraz trochę kubeczków rozdamy. Chylę copkę, dzięki pichne. Hej, hej. Pa. Pa? Bo co, pa? Hopsasa!